Nieopodal rzeki Nare, w miejscowości Szarłat, jest gospodarstwo, w którym hoduje się niezwykłe krowy. Krowy z białą pręgą na grzbiecie, tak zwane bydło białogrzbiete. Okolice rzeki Narwi i Bugu to ich miejsce występowania od wieków. Gospodarstwo należy do pana Bogdana Jagieły, znanego i uznanego hodowcy tej rasy. Gospodarz opowiada, że te krowy u nich w domostwie były od zawsze. W oborze odpoczywa Buchaj Jurand. Jest to byk umaszczony czerwono-boczyście, ma 2 lata, a ostatnio był trochę niegrzeczny i ułamał sobie róg. Jest to buchaj dopuszczony do krycia, jego nasienie jest dostępne u inseminatorów. A ostatnio był gwiazdą kalendarza o bydle białogrzbietym. O Boże, stoją jeszcze 2 krowy, które są zasuszone, czyli niedługo będą się cielić. Za budynkami znajduje się łąka. Całość użytku w gospodarstwie to 37 hektarów, w tym spory udział mają pastwiska, bo zwierzęta w sezonie letnim przebywają na wypasie. Krowy są dojone 2 razy dziennie, rano o 6 i wieczorem około 18. Noc spędzają w oborze, ale cały dzień są na polu. Pasą się, by móc wyprodukować jak najwięcej mleka. Stado jest utrzymywane w typie mlecznym. Dzisiaj jest bardzo upalny dzień. Całe stado już jest zmęczone słońcem. Zbliża się wieczór, za chwilę będzie powrót do obory, na wieczorny dój. A my w tym czasie idziemy na rzekę Narew, zobaczyć jak tam jest pięknie. Niektóre sztuki nas odprowadzają. Jest to sezon zbioru traw, czyli sianokosy. Rolnicy robią zapasy na zimę, żeby zwierzęta miały co jeść. Rzeka Narew przepływa przez północno-wschodnią Polskę. Ma długość prawie 500 km, z czego większość jest w Polsce, a reszta w Białorusi, gdzie bierze swój początek. Rzeka niemal na całej swej długości zachowała naturalny charakter, tworząc liczne rozlewiska, mokradła, torfowiska, bagna. A my wracamy do stada. Krowy schowały się w cieniu drzew, gdzie jest rów z wodą, do którego wchodzą zwierzęta, by się ochłodzić. Stado składa się z ponad 20 sztuk krów dojnych, w tym 16 sztuk jest w programie ochrony zasobów genetycznych. Krowa Ate z 2017 roku weszła do rowu, szuka ochłody w wodzie przed upałem i owadami. Krowy podchodzą, chcą zobaczyć, kto wszedł na ich pastwisko. Pena to imię tej krowy, jest to niska sztuka o krępej budowie. Dalmatyńczyk to ta szara sztuka. Jest przed wycieleniem. Urodziła się w 2007 roku, więc ma 14 lat. Długowieczność to jedna z cech tej rasy. Innymi cechami bydła białogrzbietego to bardzo dobra płodność i plemność, łatwe porody oraz bardzo duża żywotność cieląt, duża zdrowotność bydła, wysoka odporność na choroby i pasożyty, a te wychodzi z wody. Całe stado kieruje się w stronę bramy, tam czekają na gospodarza, który zabierze ich na wieczorny dój. Niewielkie wymagania żywieniowe, zdolność do ograniczenia wydajności umożliwiające przetrwanie sezonowych niedoborów paszowych, szybka regeneracja utraconej kondycji, wysoka zawartość tłuszczu w mleku. Ów cechy powodują, że te zwierzęta są atrakcyjne dla gospodarzy, a do ich hodowli dodatkowo są dopłaty, jako rasy zachowawczej. Gospodarz się spóźnia, krowy korzystają z tej okazji i nadal się pasą. Ta sztuka to Zora z 2015 roku. Jest ona barwy żułaskiej, czyli boki ma nakrapiane. Pena ma drugą ciekawą cechę, dość unikalną. Wydaje się, że boki ma czarne, ale pod światło widać czerwień. W stadzie są 4 krowy umaszczone czerwono-boczyście, reszta sztuk ma czarne boki. No i jeszcze jest dalmatyńczyk.
Krowy dorastają od 125 do 135 cm w kłębie, a ich waga mieści się w przedziale od 600 do 700 kg. Natomiast buchaje mierzą zazwyczaj od 135 do 140 cm i osiągają masę do około 800 kg. Najwięcej jest osobników o omaszczeniu czarno-białym, rzadziej o czerwono-białym. Biały pas, zaczynający się zaraz za śluzawicą i biegnący poprzez głowę, grzbiet, aż po samą nasadę ogona. Ta biała pręga rozszerza się ku zadowi. Jej brzegi są nieregularne i wydają się poszarpane. Ponadto bardzo częste są nakrapienia na brzuchu i nogach. Osobniki czysto rasowe mają ciemne śluzawice. Ta rasa cechuje się masywną budową ciała, mają duże, ciężkie głowy, prostokątne tułowia i krótkie, silne nogi. Jest to typowe bydło mleczno-mięsne. A my wracamy do gospodarstwa. W pierwszej kolejności zamknięte zostaną jałówki. Proszę zobaczyć, jak słuchają się gospodarza i wiedzą, gdzie mają iść. Kletko jej się pomyliło, jedne drzwi za daleko poszła. Gdzie? Wróć się! Już! Poczekaj, mama, poczekaj! Niestety, kolejna poszła w jej ślady. Wróć do siebie, wróć! Pomału. Gospodarz musiał wejść do środka i wyprowadzić po kolei jałówki do drugiego pomieszczenia. Najmłodsza, ta czarna, chyba dlatego, że drzwi były zamknięte, bez problemu trafiła do siebie. W końcu stado doczekało się powrotu do obory. Grzecznie idą zwartą grupą. Ich wymiona wypełnione są mlekiem. Średnio w jednej laktacji krowa daje tutaj od 6 do 7 tysięcy litrów mleka. Co jest dobrym wynikiem, jak na bydło kombinowane. Przejście przez piaszczystą drogę powoduje zbicie tumanu w kurzu, co nadaje niezwykłego klimatu całemu spędowi. Na końcu idzie jałówka Iskra z 2019 roku. Ostatnie sztuki w tumanach kurzu przy zachodzącym słońcu zaraz dotrą do zabudowań. Obok obory jest mały zarośnięty stawik. Krowy czasami wchodzą tam ugasić pragnienie, a reszta stada już jest pod oborą. Gospodarz dzieli krowy na dwie grupy. Jedną wpuszcza z jednej strony budynku, a drugą z drugiej. Bydło dobrze pamięta swoje miejsce, ale czasami po zmianie chce wrócić na starą kwaterę i robi się wtedy zamieszanie. Na szczęście hodowca czuwa. Jałówka Iskra chce zamordować siano. Na szczęście siano nic się nie stało. Inne sztuki planują je zjeść. Powoli, ale już prawie całe stado jest na swoich miejscach. Do budynku wchodzą ostatnie sztuki. I ostatnie dwie sztuki wchodzą do obory. Za chwilę rozpocznie się dój. A tak wygląda wnętrze obory. Każde zwierzę ma swoje miejsce. Zostały jeszcze dwie jałówki i jedna zasuszona krowa. Je zapędzimy do drugiego budynku. Tutaj spędzą noc. Zasuszone te? Nie, to jałówki, a ta krowa. Ta jest krowa, tam gdzie jałówki są. Ona jest dopiero przeprowadzona, dwa dni tutaj została, tam zasuszona. I już wszystkie zwierzęta na swoim miejscu. Zapraszam na kanał Rasy Staropolskie. Pozdrawiam, autor Przemek.